No to cześć, cześć ci i cześć wam wszystkim. Cześć, cześć, to już taki raz. Ciekawe, kto wytrzymał, kto dotrwał do trzeciego. Zuza trochę cię przecina. Ojej, no naprawdę, bo zaczęłam śpiewać, dlatego. Myślę, że to ten powód do... Dobra. Myślę, że to jest taka reakcja obronna Skype'a. Okej, dobra, to nie śpiewamy. Dobra, zakaz, od dzisiaj zakaz, od teraz. No, to super. To kto przedstawia dzisiejszy temat? To zapraszam ciebie. Ostatnio ja gadałam więcej i przedstawiałam, to teraz ty możesz przedstawić. Tak, bo faktycznie się powstrzymywałam. Dobrze, powstrzymywałam. Dobrze, pracuję nad tym. Ogólnie. Pracuję nad tym, także jest, cieszę się, że widać rezultaty. Więc dzisiejszy temat jest jednym z najciekawszych, myślę, pod tym względem, że jest on... słyszany na każdym kroku, można powiedzieć. Na każdym kroku, jeśli, znaczy, w sensie to jest moje takie doświadczenie, że jak rozmawiam z właścicielami psów, to często właśnie ten temat wychodzi jako taka domniemana przyczyna jakiegoś zachowania, które ich pies prezentuje. No i tą przyczyną, jakby oni uważają, że tą przyczyną jest właśnie to, że ich pies wykazuje zachowania dominacyjne. Tak, czyli tematem jest, że próbuje ich zdominować. Tak. Próbuje ich zdominować, próbuje pokazać, kto rządzi domem, próbuje pokazać innemu psu, że on tu rządzi, że on tutaj jest alfą. Czekaj, dobra, zacznijmy może od takich właśnie haseł, które są rzucane, które na przykład są polecane właścicielom, że oni muszą być w stadzie. Oczywiście w stadzie. No właśnie, w stadzie przede wszystkim. Tak. To musimy to rozwalić na początek od razu, bo ludzie z psem nie tworzą stada. Tak. Tworzą owszem grupę społeczną, natomiast nie tworzą stada. I nie chodzi tylko o nazwę, bo można by się czepiać. Natomiast jakby trzeba zrozumieć, że stado na przykład wilków, do czego to jest często porównywane, no to jakby przede wszystkim ma na celu się rozmnażać, nie? I zachować gatunek, a my jakby nie chcemy się rozmnażać z naszymi psami, tak. I nasze psy bynajmniej nie chcą o nas rywalizować jako partnerów seksualnych, więc tutaj chyba nie muszę tego tłumaczyć. Wiesz, czasy się zmieniają, Alicja, nie? Mówisz, nie, no ja to chyba aż taka otwarta nie jestem, wiesz. Otwartość to moje drugie imię, ale chyba też aż tak. No nie, są kurde granice. No, także rzeczywiście psy nas uważają i to już też zostało poparte jakby wieloma obserwacjami, wieloma badaniami. Raczej tworzą z nami relacje rodzic-dziecko, bliżej im do tego, zresztą to już wspominałyśmy o tym gdzieś chyba na początku, tak. Niż jakiś partner do rywalizacji o cokolwiek. Tak, dokładnie. Nie? Tak. Tak. Poza tym, no mówię, ja tutaj będę się odnosić do tego, co Amber Watson na ostatnim właśnie kursie, na którym byłam, opowiadała, ponieważ też o tej dominacji trochę zostało powiedziane, żeby rozjaśnić te kwestie. No i tam na początku w ogóle zaczęliśmy, ponieważ ten kurs dotyczył przede wszystkim agresji u psów i zaczęliśmy od tego, że w ogóle rozróżnialiśmy, jakby omawialiśmy listę takich typów agresji, które występują, no i tych typów agresji jest dosyć sporo i taką listę bardzo łatwo można w wielu źródłach znaleźć. No i nadal na wielu takich listach właśnie znajduje się ta agresja dominacyjna. I ona też tak celowo ją na tej liście w notatkach wypisała i tak jak na początku to zobaczyłam, to mówię, no babeczka jest ogarnięta, więc no chyba coś tutaj... Wiem, że jest ogarnięta, słyszałam coś dobre przegapiła. Słowo. Tam więc mówię, coś w tym nie gra. Jestem bardzo ciekawa, co ma na ten temat do powiedzenia. No i później na szczęście wyjaśniła, mówię, ojej, chyba jestem na nieodpowiednim kursie w takim razie, ale wyjaśniła właśnie wszystko, jakby na czym to polega. No i ogólnie, w ogóle zaczęła od tego, że przyjrzała się samej definicji dominacji. I sama definicja dominacji mówi, że jeśli już w jakimś gatunku występuje, no to występuje to na takiej zasadzie, że no tak właśnie, to występuje to, rozumiesz, jest to obserwowane w gronie tego, no, osobników tego samego gatunku, że tak, ona nie występuje tak, w... Dokładnie. Także to nie ma, dlatego no, sama definicja już mówi, że ona nie, że to nie może być przeniesione na relację człowiek-pies, ponieważ jesteśmy dwoma różnymi gatunkami. Więc od tego w ogóle należy zacząć, no i już na tym można byłoby zakończyć, ale oczywiście nie zakończymy.
No właśnie, a jakby w ogóle skąd się to wzięło, tak. Bo to już też wcześniej wspominałyśmy sobie za kulisami, natomiast rzeczywiście tutaj trzeba to powiedzieć, że jakby takim uznanym oficjalnie twórcą teorii dominacji był John Fisher, natomiast ona powstała już wcześniej, był taki pan, teraz nie pamiętam jak on się nazywał, ale generalnie... Mówisz o tym... Bo jest właśnie, bo ten, o którym my mówiliśmy, nazywał się, tylko właśnie nie wiem, czy to jest Mech, czy Mech się czyta. Mitch? Nie, Mitch to jest właśnie. David Mitch, ale wiesz co, Mitch był później, on rzeczywiście, bo jakby on sobie też tam prowadził różne obserwacje na wilkach, tak. Zdaje się, teraz nie chcę kłamać, ale tak mi się wydaje, natomiast... wydaje mi się, że tak. Fisher jakby, on wydał tą książkę Okiem psa i to było takie popularne bardzo, jakby tam wszystkie te zalecenia były, że nie wiem, musisz pierwsza przechodzić przez drzwi, musisz pierwsza jeść, musisz, wiesz, kłaść się na posłaniu psa, żeby on zobaczył, że ty władasz po prostu wszystkim. Słuchajcie, w ogóle kiedyś usłyszałam taką anegdotę, że pies kopulował dziecko, nie? I babka, matka dostała zalecenie, żeby tego psa też kopulować. I robiła to. W ogóle, tak, są różne, znaczy to są bardzo irracjonalne, absurdalne zalecenia. Mało tego, one są w ogóle bezpodstawne, tak? Bo nieważne, czy my to robimy, czy nie, to jakby to wiele nie zmienia. No ale tak, jakby wracając do tego Fischera, on jakby wprowadził tę teorię, ale jakby w ogóle same obserwacje były prowadzone przede wszystkim na innym gatunku, czyli na wilkach, no to... Właśnie, po pierwsze. To jest tak, jakby nie wiem, jakby wnioski na temat ludzi wyciągać na podstawie obserwacji szympansów, tak? Tak. No dokładnie tak. To jest bardzo dobre porównanie. Właśnie my mówiliśmy, że właśnie, czyli my się na tym właśnie Michu, Mech, nie w ogóle zapomniałam jak się czyta jego nazwisko. No ja właśnie też... Tak, takie kurczę, rozkminiałam i nie rozkminiłam. Więc właśnie było, mówiliśmy, że ten Mitch, on właśnie z kolei przeprowadził też obserwacje na wilkach, no, bo chyba wszyscy z nich właśnie tak w ten sposób doszli do takich wniosków. Ale to, co jest bardzo ważne, żeby podkreślić, to, że te obserwacje zostały przeprowadzone na wilkach, które znajdowały się w totalnie nienaturalnych warunkach. W dodatku jeszcze, nie dość, że to był inny gatunek, no to jeszcze zostały one razem wrzucone w jakimś ograniczonym terenie, były pod wpływem stresu, miały też taki niedobór zasobów właśnie, jeśli chodzi o pożywienie i jakby ten stres, pod którym się znalazły, powodowały to, że wykazywały zachowania, których normalnie nie wykazują, bo też nie mają takiej potrzeby. Tak, wiesz co jeszcze było ważne, to, że te wilki, to nie była grupa rodzinna przede wszystkim. No właśnie, z różnych. Nie, one zostały jako dorosłe osobniki po prostu wrzucone w jedno miejsce. I jakby tu jest też istotne z tego punktu widzenia takiego gatunkowego, tak, bo ich zachowania względem grupy rodzinnej są bardzo opiekuńcze, one się wzajemnie sobie opiekują, właśnie pomagają sobie i tak dalej, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, alfa się wpycha i tam wpieprza najlepsze rzeczy, a szczeniaki głodują. Dokładnie, szczeniakom pozwalają w pierwszej kolejności zjeść, prawda? Dokładnie, albo jakimś chorym osobnikom, czy osłabionym i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o obcą grupę rodzinną, to one wobec siebie są bardzo agresywne, bo one bardzo agresywnie strzegą po prostu granic swoich terytoriów. Dokładnie. Więc jak sobie wyobrazimy, że te jakby wilki z obcych rodzin zostały wrzucone na taki mały teren, no to one zaczęły ze sobą rywalizować, no bo jakby to było dla nich naturalne w tym momencie, że obcych, no to się przepędza, nie? Zgadza się, oczywiście. No właśnie, a jakby to zostało przeniesione, te wnioski na stosunki rodzinne de facto, no bo my z psem tworzymy taką rodzinę, w ogóle psy, tak, no psy, już teraz w ogóle właśnie, to ja też byłam ostatnio na seminarium Daniela Millsa i on jakby powiedział, że kurczę, skoro mamy tyle wolno żyjących psów, grup rodzinnych psów tak naprawdę, większość w ogóle gatunku jest, nie jest w posiadaniu człowieka. Właśnie. To czemu nie prowadzić obserwacji na tych psach, tylko na wilkach, nie? Tak, wiesz, to właśnie zdecydowanie, ogólnie właśnie sam temat agresji i ogólnie tego właśnie, jakie pies, który żyje z nami, ma potrzeby i jakie najlepiej zaspokajać, no to właśnie to Amber odnosiła się do obserwacji, które zostały przeprowadzone na właśnie wolno żyjących, takich sforach psów, nie? Więc to było bardzo ciekawe, żeby to przeanalizować i to z kolei potem porównać do tego, właśnie w jaki sposób my żyjemy z naszymi psami.
I w sumie powiem ci, że naprawdę no, te porównania pokazały, że no nie ma nic dziwnego, że nasze psy wykazują tyle problemów behawioralnych, ponieważ no, po pierwsze większość ich w ogóle podstawowych potrzeb nie jest spełnianych. Tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, są nastawione, są jakby no, zachęcane do aktywności, które są totalnie niezgodne z ich fizjologią, z ich ewolucją, z tym, co one same by wybrały. Tak, dokładnie. To jest po prostu, ja jestem, powiem ci, naprawdę przerażona. Na przykład to, co było bardzo ciekawe, to może nie jest, chociaż troszeczkę może związane z tematem, ale w każdym razie, no nie no, żadnych tam zachowań dominacyjnych w tych sforach nie było widać. W ogóle nie było, coś takiego nie było obserwowane. Co ciekawe, jakby ja uważam, że problem agresji w świecie, wiesz, w naszym świecie, gdzie życia z psami, jest takim numerem jeden. Nie wiem, ja słyszę na każdym kroku, wiesz, różne rodzaje agresji, tak? No bo to nie tylko agresja w stosunku do ludzi czy do psów, są przecież różne typy agresji i jak dla mnie to już jest naprawdę numer jeden. A podczas tych obserwacji nie zaobserwowano nawet jednego przypadku, wiesz, takich agresywnych starć, tak, w stosunku do innych psów czy w stosunku do ludzi. Także o czymś to świadczy, nie? Zero. No wiesz co, znaczy Alexa Capra podaje na przykład, ma taką grupę zachowań dominacyjnych w obrębie gatunku, ale to są zachowania właśnie, pojedyncze zachowania. Tak. I one też występują w konkretnych kontekstach, na przykład, nie wiem, jak jest starszy osobnik i poznaje szczeniaka, to jakby ma prawo do obwąchania tego szczeniaka i jeśli szczeniak mu ucieka, czy tam wiesz, na przykład ktoś, właściciel zresztą wyciąga szczeniaka spod dorosłego psa, no to ten będzie eskalował, tak, będzie go próbował, nie wiem, przygwoździć trochę do tej ziemi, mówiąc, ej, czekaj, jeszcze ci nie sprawdziłem, nie? Dokładnie. Jakby to jest taka grupa, natomiast jakby to jest, tak jak mówisz, ściśle w środku gatunku to się wiąże, tak? To jest no właśnie. Tylko wewnątrzgatunkowe, to nie jest, że, nie wiem, pies nas dominuje, bo warczy na kanapie. No właśnie, właśnie. A to się często jakby porównuje. Dokładnie, dokładnie. A też często właśnie, no to co też widzimy, no to właśnie to są jakieś zachowania, no które mają no coś więcej na celu, nie? Nie tylko, że no, żeby pokazać, że ja tu jestem szefem, że no nie wiem, to nie... Dokładnie, wiesz, nie? Po pierwsze, bo wiesz, to co jest bardzo niebezpieczne, to przenoszenie takiego ludzkiego, wiesz, w sposób, w jaki my myślimy o innych ludziach, tak? Że o, ja tutaj pokażę, że jestem lepszy od ciebie, na to jak, wiesz, jak interakcje mają psy. No, nie wiem, jak dla mnie pies nie jest, wiesz, nie jest jakby kierowany takim ego, takim, wiesz, ego w takim kontekście, jak my jesteśmy, że okej, my mamy takie poczucie, że kurczę, że on jest lepszy, nie? Albo nie wiem, ja chcę być lepsza. No, to jest takie, no, jak dla mnie to tak... wiesz co, na przykład to mi się też skojarzyło, wiesz, z moim wczorajszym spotkaniem właśnie z takim fajnym pieskiem, który jest bardzo pobudliwym pieskiem i gdzieś tam trudno mu pewne sytuacje odpuścić, zwłaszcza do innych psów. No i jakby wiesz, on się napinał strasznie na tej smyczy, wiesz, tak wyglądał. No. Chwilę czekaliśmy, żeby odpuścił. Tak. I wiesz, jakby pierwszym skojarzeniem właścicieli było, zobacz, jaki on jest mocny, jaki on jest uparty, wiesz. To tak jakby od razu wchodzi na myśl, że no on... Wiesz, że on jest taki, nie wiem, że nam próbuje coś pokazać, wiesz, że on jest jakiś ten, a to zupełnie w ogóle nie o to chodzi. A jeszcze wiesz co, wracając do całej tej teorii, bo to jest też dosyć ważne, żeby o tym wspomnieć, że sam jej twórca właśnie John Fisher odwołał ją, on ją obalił po badaniach Raymonda i Lorny Coppingerów w syberyjskiej tajdze, tak? Oni się w ogóle, słuchajcie, włóczyli za tymi wilkami, które żyły w naturze. W ogóle to było świetne, słuchaj, małżeństwo, które sobie jedzie, rozumiesz, do lasu, w dzicz jakąś totalną, kurka, łażą za wilkami, w ogóle nie do kosmos. Ale wiesz, dzięki temu, że taki styl życia obrali, jakby właśnie się okazało dopiero wtedy, że te wilki wewnątrz grupy się sobą właśnie opiekują, że to nie zawsze alfa je pierwszy, śpi w najlepszym miejscu, idzie pierwszy, one się dzielą rolami w ogóle. Dokładnie. No jakby, wiecie, nie, jak sam twórca teorii dominacji mówi, że to był jego błąd, czemu to jeszcze żyje? Kurde, Fisher się w grobie przewraca, naprawdę, przysięgam wam. Zgadza się. No, zgadza się, ale widzisz, mi się wydaje, w ogóle tak wiesz, jak się zastanawiałam się nad tym, w ogóle co doprowadziło do tego, że ta metoda stała się aż tak popularna. Mi się wydaje, że wiesz co, tu znów jakby taką główną przyczyną myślę jest to, że ona jest bardzo wygodna. Bo zobacz, tutaj tak naprawdę widzisz jakieś zachowanie, okej, pies warczy, no wiesz, to jest bardzo takie proste, nie, jakby proste w interpretacji. Pies warczy, nie wiem, a właśnie jak jest na kanapie, pies szczeka na innego psa, pies, kurde, skacze na ciebie, jak przyjdziesz do domu.
Chcę zdominować. Chcę mnie zdominować, chcę zdominować innego psa. No wiesz, jakby tutaj nie ma jakiegoś procesu analitycznego zbytnio, nie? I to jest bardzo wygodne. Okej, czyli no bo wiesz, obserwujesz proste sygnały. Mhm. No i na przykład, wiesz, potem sobie oglądasz takiego pana z Ameryki na YouTubie albo w telewizji, który mówi, że okej, jeśli twój pies robi tak, no to w takim razie ja tutaj daję ci taki koszyczek z narzędziami, tak. No wiesz, dzięki którym bardzo łatwo pozbędziesz się tego problemu. Tu go przygnieć, tu go szarpnij. Tak, dokładnie, no przemoc, no generalnie użycie przemocy jest najlepszym możliwym, no wiesz, sposobem na poradzenie sobie na przykład z agresją, no. No, wiesz co, z drugiej strony, tak, ja się zgadzam z tobą, że jakby to jest łatwe dla użycia, jakby cała ta filozofia, tak, że właśnie tu, i to się wydaje takie proste, bo wiesz, właśnie wydaje się, nie, wydaje że to jest takie się, proste, tak. Że sobie tak robisz, nie wiem, tu coś zrobisz, tu coś zrobisz, natomiast jakby też drugim, jakby czynnikiem popularyzacji teorii dominacji było to, że jednak ludzie wprowadzali jakiekolwiek zasady i jakąkolwiek stałość do życia tych psów. Kij, że to naprawdę niewielkie miało znaczenie, że ty jesz pierwsza, czy ty pierwsza tak. przychodzisz przez drzwi, ale przynajmniej w życiu wielu psów coś zaczęło być takie samo. Mm-hmm. I jakby psy wchodziły w to, podejrzewam, z racji tego, że tak. one w ogóle potrzebują zasad i jakby chaos jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić psu problemowemu. Czy właśnie to generuje problemy, więc tutaj pewnie tak. samo to, że ktoś w ogóle w jakiś systematyczny sposób zaczął działać, już dużo rzeczy jakby mogło zmienić na przykład. No, to jest widzisz, to jest dobry punkt. No, dobre spostrzeżenie, faktycznie. No, ale jakby wiesz, już nikt potem nie rozkminiał jakości tak. tych praktyk, nie? Tak, czy to dokładnie. Rzeczywiście ma sens głębszy? No znowu, no tutaj mamy takie podejście, no, którego no, osoby się bardzo nie lubię, czyli omijania w ogóle tego no, ogromnego, wiesz, tej dziedziny, którą są emocje. To właśnie. To jest totalne ignorowanie emocji, całkowite, wiesz, lekceważenie wagi takiej prawdziwej przyczyny, która generuje dane zachowanie. No. To wiesz, dla mnie to jest w ogóle nie do zaakceptowania, nie? Jakby do nie, takie tak, podejście. Tak, znaczy wiesz co, ja sobie to tak wyobrażam, wiesz, że to jest też ślizganie się po powierzchni, po prostu wiesz, jeździsz sobie na łyżwach, tak, po tej tafli lodu, a pod spodem jest po prostu cała masa rzeczy, które są nierozwiązane. No, zgadza się. Tak jak właśnie mówiłyśmy też właśnie o tych metodach awersyjnych, nie? Że one często po prostu upychają, tak. Jakby wyciszają, zatrzymują dane zachowanie, ale w ogóle omijają, omijają jakby nawet próbę rozwiązania takiego, tak. no, dojścia do tego, co jest prawdziwą przyczyną danego zachowania. No także... dokładnie. Wiesz co, ja nie wiem, jak ty to sobie przemyśliwujesz, tak? ale ja na przykład jakiś czas temu miałam takie, wiesz, tak mnie oświeciło mnie tak. Generalnie, bo wiesz, jakby to, że jakby przyjęcie teorii dominacji za coś takiego, wiesz, że to jest łatwe i w ogóle ludziom w to jest łatwo uwierzyć i w to wejść i to stosować, jeszcze niesie ze sobą takie ryzyko, no bo tak, wtedy źle rozumiemy psy, nie? Jakby źle interpretujemy w błędny sposób, zakładamy, że one mają jakby takie w zasadzie negatywne nastawienie do nas, tak? Właśnie. Że one chcą... Wiesz, że one są jakieś złe, podstępne, wiesz, tak. nieprzewidywalne i tylko kurczę knują, wiesz, po prostu. Knują, tak, właśnie, tak, dokładnie, no. konspiracja, no, tak, zgadza się. Nie? Wiesz, żebyś tylko wyszła, on ci wskoczy na kanapę, stwierdził, wow, ja tu rządzę, nie? Właśnie tak, no po prostu, no wiesz, no jakby próbuję jak najlepiej, nie, pokazać ci, tak. jakoś ci okazać właśnie to, co, tak. no, co czuję w stosunku do ciebie. Pokazać swoją no siłę wskakując na kanapę. Tak, dokładnie, właśnie, nie? Tak. I jakby wiesz, to z kolei pociąga, bo tak, jakby nasze nastawienie bardzo mocno jest generowane właśnie przez to, co myślimy. Nie? Nasze myśli wzmacniają nasze nastawienie. I teraz tak, jak my sobie myślimy o tym psie, że on jest taki, siaki, owaki, nie wiem, właśnie krnąbrny, nie wiem, chce mnie tam właśnie zdominować czy coś, no to automatycznie ja będę działała bardziej agresywnie wobec niego, będę mniej wyrozumiała, będę bardziej jakaś taka ofensywna, a to już z kolei prowadzi do zagrożeń tak naprawdę. Tak. Nie, że zaczynasz grozić swojemu psu i się narażasz tak naprawdę na atak, no bo on kurde będzie się bronił.
No, zgadza się, dokładnie, to jest też bardzo ważna rzecz, o której wspomniałaś, że faktycznie no, no to jak my, nasze interpretacje, w momencie, gdy my już sobie zaczniemy, wiesz, jakąś sytuację interpretować na swój sposób, nie posługując się obserwacjami czystymi, tylko właśnie interpretacjami, no stąd te etykietki właśnie stąd też biorą, no to właśnie już te interpretacje już rodzą nam, one, w momencie, gdy my już zaczniemy coś interpretować, jeszcze działając pod wpływem takich emocji jak właśnie strach, złość, lęk i tak dalej, no to idzie, nie? To jest taka kula śnieżna i z takiej z takiej prostej sytuacji, która no, często zupełnie co innego oznacza, my nagle generujemy taką historię, że faktycznie mamy takie poczucie, że okej, my musimy się, nie wiem, nasze ciało jest nastawione właśnie na obronę, na obronę życia, no nie wiem, to no, w taki stan się właśnie wprowadzamy przez to, że się po prostu nakręcamy właśnie naszymi interpretacjami, więc faktycznie to rodzi dużo faktycznie takich niebezpieczeństw. No i samo to ogólnie dla mnie też ważna jest, wiesz, intencja, nie? Intencja oznacza, że w momencie, gdy ty mówisz o swoim psie za często, o właśnie mój pies jest dominacyjny, mój pies jest agresywny, mój pies jest reaktywny, no to, no wiesz, no to co ty mówisz, to się, wiesz, materializuje, nie? No, tak, dokładnie, no, masz to co... spełniające się przepowiednie. Dokładnie, nie? No sam chcesz, nie? Jeśli powtarzasz coś, no to już może tak trochę popłynę, nie mam pieniędzy, takie... Ale to się wszystko łączy, dokładnie. To się wszystko łączy, słuchajcie, to nie ma znaczenia, to już nawet naprawdę, ja bardzo lubię też ludzi, tak wiesz, jakby pomagać ludziom, samym ludziom zmieniać myślenie o wielu innych kwestiach, nie tylko dotyczących psów i mówię im, że kurczę, no jeśli będziecie powtarzać, że właśnie nie macie pieniędzy, nie umiem, nie potrafię, boję się, bla, bla, bla. Nie dam rady, nie poradzę, Jezu. Dokładnie, słuchajcie, to sami sobie to materializujecie, sami sobie po prostu to, sami się o to prosicie, można powiedzieć, więc naprawdę zachęcam już nawet, oczywiście przede wszystkim jeśli chodzi o wasze psy, ale też jeśli chodzi o was, żeby bardzo pilnować, co mówicie. Czyli nie mówić tak bezmyślnie, po prostu bez jakiejś większej, głębszej analizy, naprawdę zanim coś wypowiecie, zastanówcie się, nie? Ja naprawdę, ja sobie cały czas sobie powtarzam, oczywiście mnóstwo pozytywnych afirmacji, mnóstwo pozytywnych haseł, w ogóle cały mój dom to są pozytywne afirmacje i po prostu... Co zresztą widać za tobą. Dokładnie, to jest jedynie mały urywek tego, także ja się otaczam pozytywnymi ogólnie energiami, jakby elementami, po to, żeby właśnie tego więcej przyciągać, nawet jeśli czegoś jeszcze w życiu nie mam, no to mówiąc w ten sposób, właśnie to generuje. Także naprawdę do tego serdecznie zapraszam, działa. Tak, tak, wiesz co, jakby tutaj chcę od razu ubiec jakieś, wiesz, może przemyślenia czy komentarze ludzi w stylu, wiesz, że to jakieś czary mary i tereferę, no nie do końca, ponieważ jakby nasz mózg działa w taki sposób, że się nastawia po prostu na to, co... Wiesz, na to, co jakby myślimy, tak? I wtedy też zaczyna działać w taki sposób, wynajduje nam takie rozwiązania, takie pomysły, które będą wspierały nasze przekonanie. Tak. Nie? Zgadza się. Czyli wiesz, jak masz przekonanie, że mój pies jest agresywny, mój pies jest, nie wiem, dominuje mnie, no to zaraz zaczynasz szukać, kurde, co by mu tu jeszcze zrobić, żeby jego zdominować. No, nie? Czyli po prostu idziesz zaraz w taką negatywną strefę takiej rywalizacji, walki. Tak, prawda? I jeszcze to, co powiedziałaś, zobacz, to też jest takie bardzo ciekawy zabieg psychologiczny, nie wiem, dobra, w każdym razie zobacz, faktycznie i w momencie, gdy ty mówisz, okej, mój pies jest dominacyjny, bla, 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 to w tym momencie ty nastawiasz swój umysł na szukanie, wiesz, takich sytuacji, w których on ci potwierdzi, że zobacz, dokładnie. Tak, on jest dominacyjny, no nie, no dokładnie. Na 100% jest dominacyjny, nie, no to w ogóle nie ma innej opcji, także faktycznie to tak, no, to jeszcze można tak... To się wszystko łączy, wiesz, i rzeczywiście, właśnie to jest bardzo ważne, w jaki sposób my postrzegamy psy w społeczeństwie, bo zobacz, ja mam wrażenie, że takie programy, tak jak wspomniałaś o tym panu z Ameryki, wiesz, tak naprawdę budują w społeczeństwie całym takie, wiesz, taką świadomość, że te psy to są tak naprawdę dzikie bestie, które trzeba ujarzmić. Tak. Tak, nie? Tak. I wiesz, ja się potem nie dziwię różnym fobiom, wiesz, że dzieci się boją, nie wiem, jak idzie pies, bo im mama mówi, nie idź tam do pieska, bo cię ugryzie, a to jest w ogóle inna bajka, żeby tak nie mówić, ale wiesz, jakby te przemyślenia matek też się nie biorą znikąd. Ja pomijam, wiesz, kwestię, kiedy ktoś rzeczywiście ma złe doświadczenia z psami, no bo wiadomo, to się zdarza, tak, że nie wiem, był pogryziony czy coś tam, ale bardzo wiele osób jakby, wiesz, w ogóle przez to, że przede wszystkim nie ma bladego pojęcia, co pies mówi swoim ciałem, boi się tego podejścia, a jeszcze usłyszy w telewizji, czy gdzieś tam zobaczy, wiesz, że no te psy to kurde rzeczywiście takie cholery, no to wiesz, pierwsze skojarzenie jest, no brać nogi za pas, nie?
Zgadza się. No tym bardziej, wiesz, ja w ogóle się też ludziom nie dziwię, bo tutaj naprawdę, naprawdę ludziom się nie dziwię, nie? Jakby do opiekunów psów w ogóle nie mam jakichkolwiek pretensji, ani ich nie oceniam, bo słuchaj, jeśli ktoś nie ma pojęcia tak naprawdę na jakiś temat, a usłyszy o takiej teorii od gościa, który jest trenerem, który jest w ogóle w telewizji i jest amerykańską gwiazdą, no to już w ogóle wiadomo, że to automatycznie, wiesz, no jakby człowiek, no jeśli ktoś jest w telewizji, to oznacza, że tak, wiesz, jakby my sobie to tak przetłumaczymy, że to na pewno jest jakiś autorytet, nie? No ludzie więc... jeszcze nie wiedzą, że telewizja kłamie. Znaczy niektórzy pewnie wiedzą, ale... Tak. Coraz więcej ludzi wie, ale większość, ale jest jeszcze, wiesz, spora grupa ludzi, która faktycznie wszystko bierze za prawdę, nie? Za fakt, co w tej telewizji powiedzą. No a wiesz, tak naprawdę jak się trochę przyjrzy temu panu, no to też można stwierdzić, że nie ma on nawet takiego wykształcenia w tej dziedzinie, nie? Także... Znaczy, to zrobił dobrego, bo rzeczywiście zrobił coś bardzo dobrego, o czym mi moja przyjaciółka regularnie przypomina, mimo że nie jest absolutnie jego fanką, to rozpropagował jakby to, że z psem w ogóle coś można robić, można pracować. W jaki sposób, to już pomijam. Natomiast jakby rzeczywiście ten program zadziałał tak, że rzeczywiście ludzie zaczęli szukać specjalistów, nie? Wiesz, do pracy z psem tam agresywnym czy coś. Więc mu trzeba, wiesz, przyznać jakby ten hołd oddać, ale... Cała reszta, ja się nie zgadzam z jego metodami, z podejściem, tak jak mówisz. Tak. Generalnie jakby to podejście właśnie takie, ale też nie wiem, czy zauważyłaś, nie, że na przykład bardzo wielu ludzi jednak, jak słyszy coś takiego, że muszą coś zrobić, wiesz, siłowo, że muszą pokazać temu psu, wiesz, kto tu rządzi, to mają taki, wiesz, sprzeciw, że jednak, zwłaszcza takie osoby bardziej empatyczne, takie bardziej wrażliwe, jednak, wiesz, dla nich to jest nie po drodze. Nie jednak jest po drodze. Tak, i wiesz, na przykład, nie wiem, ktoś ci każe, no musisz się na nim położyć, tak, musisz go przygnieść do ziemi. Jezu, raz widziałam, słuchaj, na takim szkoleniu, jest to było z 10 lat temu, laskę, która po prostu, no wiesz, mojej postury, nie, 50 parę kilo, kurde, 1,60 m, nie, i z dogiem niemieckim. I facet jej kazał, rozumiesz, tego doga, znaczy, bo dog nie chciał usiąść, nie? Okay. Więc rozumiesz, ona, no, trzeba nacisnąć na zad w tej, wiesz, super metodzie oczywiście, więc ona się cała musiała położyć na tym psie, żeby on w ogóle zgiął tyłek, rozumiesz? I brak słów. I wiesz, wyobraź sobie, że takiego psa musisz, wiesz, alfa rol mu wykonać, czyli go przewrócić jakby na grzbiet. Tak. Jeszcze nie narażając się na atak, no kurde, to jest niebezpieczne, żeby takie rzeczy doradzać, wiesz, właśnie, jeszcze cię chciałam zapytać, co ty o tym sądzisz, bo jak może jesteś na jakichś tam grupach facebookowych, czy w innych social mediach i tam na przykład są takie porady, bardzo jakby tak niefrasobliwie rzucane, no musisz go zdominować, chwyć go za kark, przygnieć go do ziemi, jak na ciebie warczy przy misce, czy tam przy kości jakiejś, to mu to zabierz, pokaż mu, że ty masz prawo. Jak ty, wiesz, bo ja uważam, ja się boję takich porad, wiesz, ja po prostu już widzę w wyobraźni, że ta osoba po prostu to robi i zostaje zaatakowana przez swojego psa. Tak, ja dokładnie mam taki sam obraz w głowie, wiesz co, mnie, ja właśnie takich grup nie śledzę po prostu, bo ja nawet nie wiem, co na takie coś odpowiedzieć, bo jeśli ktoś nadal w ogóle wierzy w taką teorię, no to wiesz, no nie wiem też, na ile taka osoba jest otwarta i czasem, wiesz, czasem mówię, dobra, po prostu właśnie lepiej nagrajmy taki odcinek, najwyżej później takiej osobie po prostu prześlemy link, nie, bo tak, wiesz, kurczę, tracić, no wiesz, czasem można po prostu stracić. Nie, absolutnie, wiesz, jakby nie to, że jakby zachęcam tutaj do tego, żeby to właśnie dyskutować w tych tematach, natomiast wiesz, ja się po prostu, bo wiesz, nikt za to potem nie weźmie odpowiedzialności, tak? Babka se przygniecie tego psa, albo wiesz, zabierze mu tą kość, jak on warczy i kto potem, wiesz, podejmie jakby odpowiedzialność, jak ona zostanie ugryziona, czy coś innego się stanie złego, nie? Tak. No dla mnie to jest w ogóle to, że właśnie widzisz, to co mnie najbardziej boli, to, że w takich sytuacjach winny jest pies. Że o Boże, on ugryzł, no to teraz już w ogóle, jak już pies ugryzł, no to już w ogóle, no to ludzie myślą, że to już jest w ogóle koniec, rozumiesz? Nie ma czego zbierać. Tak, że wiesz, oni zastosowali te techniki, które były doradzane, żeby właśnie zastopować dominację. Pies ich w dodatku, później pies zostali pougryzieni przez swojego psa, to znaczy, że Jezu, to już nie ma ratunku, trzeba go uśpić. No nie wiem, no niektórzy ludzie mają naprawdę takie myślenie, bo to już można się naprawdę tak zakręcić, do takich wniosków po prostu dojść, więc widzicie, ile tu jest niezrozumienia, no bo to, że pies ugryzł, to w ogóle nie ma w ogóle w tym nic dziwnego, jakby ja bym sama cię ugryzła, gdyby się tak zachował. W sytuacjach, prawda? I wiesz, jakby też ludzie zaczynają się bać swojego psa,
No bo wiesz, bo teoretycznie wszystko tak jak mówisz, to co trzeba było zrobić, no tak. Zrobili, tak? Przygnietli tak. Go do ziemi, coś tam, no pokazali mu, kto tu rządzi, a to tak nie działa. No ja pamiętam, wiesz, te swoje doświadczenia z teorią dominacji i z jazzem, no, kurde nie szło tak, jak miało iść, zupełnie, tak? Nie o to chodziło, żeby pies mnie pogryzł, tylko żeby był podporządkowany, a tu nagle, kurde, odwrotnie. I no, dlaczego? Tak. Nie, dopiero jak zaczniesz wnikać tak naprawdę, o właśnie, i co jeszcze było fajne, i to się tutaj w sumie wiąże też z tym poniekąd, że psy tak naprawdę, wiesz co, chcą unikać konfliktów i cała ta komunikacja agresywna jest też po to, żeby nie dopuścić do realnego ataku, czyli takiego z przerwaniem skóry, takiego jakby, żeby skrzywdzić drugą osobę czy psa. I to też właśnie fajnie, jakby Daniel Mills przytoczył badania na grupach psów, chyba we Włoszech to jednak było? Nie pamiętam teraz, natomiast jakby było takie jakieś centrum wioski, gdzie był taki punkt, że tam było dużo żarcia, woda, jakiś taki, wiesz, i to była granica terytoriów dwóch grup właśnie społecznych i te psy jakby, bo właśnie tam się zdarzyło najczęściej konflikty. Generalnie na tej granicy, jak już się jakieś spotkały właśnie, no to tam się hamrały powiedzmy między sobą. Natomiast się okazało, że na przykład te psy, które tam były na tym miejscu, wokalizowały. One szczekały, jakby oznajmiając, że my tu teraz jesteśmy. I dzięki temu tamte trzymały się wtedy z daleka. Właśnie. Nie? Więc one jakby też same sobie pokazywały, że one no nie chcą wchodzić, wiesz, w te interakcje, nie chcą za wszelką cenę walczyć. Więc to też jest jakby dowód na to, że wiesz, że to nie jest tak, że te psy próbują, nie wiem, za wszelką cenę właśnie się zdominować, pokazać sobie, kto tu, wiesz, jest ważniejszy i kto ma prawo do wszystkiego, nie? Oczywiście, że tak. Właśnie, kurczę, bo mam mnóstwo tutaj tych notatek z mojego kursu. O, jest, znalazłam. Nie, bo to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to, kurczę, będzie dobrze widać, nie? Ale tutaj, czekaj, już chwileczkę. Tutaj właśnie, no to jest ta słynna... drabina agresji, nie? Tutaj właśnie stricte związane z taką agresją lękową. I tutaj jest pokazane, jakby są takie trzy dziedziny, i czyli tak, w tym momencie dopiero następuje to ugryzienie, nie? Jakby tutaj już jest jakby dochodzi do tego momentu, że dobra, nie mam innej opcji, muszę ugryźć. Większość, czyli jeszcze więcej niż połowa, to są sygnały takie właśnie uspokajające, które naprawdę, za pomocą których pies komunikuje, proszę przestań, naprawdę, no nie czuję się pewnie. Tak, to jest dyskomfort, dokładnie. Zdecydowanie. I naprawdę pies dużą część, wiadomo, to też zależy od psa, tak, i od jego doświadczeń, czy nie był też karany za różne zachowania, ale jeśli faktycznie pies no wie, jak to komunikować, to naprawdę komunikuje jak najdłużej. Później, jeśli te takie delikatniejsze sygnały nie są respektowane, no i człowiek albo pies nadal napiera, no to wówczas wtedy mamy te zachowania właśnie takie, już takie bardziej dosłowne, czyli właśnie warczenie albo właśnie takie, bardziej defensywne, nie? Bo już jakby pies, już te zachowania już musiały eskalować, żeby pies, ponieważ pies nie czuł się, jakby, no widział, że jakby ta komunikacja poprzednia nie była po prostu, jakby nie zadziałała, więc no był zmuszony, żeby zacząć warczeć, żeby zacząć pokazywać zęby, już jakby, jak to się mówi, właśnie, tak. Właśnie, może w ogóle przytoczymy, jak to po kolei mniej więcej idzie, żeby słuchacze wiedzieli. Czyli tak, zaczynamy od tych właśnie takich komunikatów stresowych, nie wiem, to odwracanie głowy, oblizywanie się, ziewanie, dyszenie i tak dalej. Odwracanie głowy, odwracanie ciała. Całego ciała, dokładnie. Też odchodzenie, to też jest to taki sygnał, właśnie, że po prostu ja odchodzę, nie? I dlatego też... To też wczoraj było takiego pieska i Państwo bardzo go kochali, bardzo chcieli mu okazać właśnie czułość i wiesz, jakby było takie głaskanie z góry i było widać ewidentnie, że ten pies cofa głowę, nie? Więc takie też wycofywanie się od dotyku też jest sygnałem dyskomfortu. No jakby wiesz, to przegapimy, czy tam zignorujemy, czy tam cokolwiek, no więc pies zaczyna eskalować, na przykład może nas uderzać nosem w rękę, czy w ogóle sięgać pyskiem do ręki, która go dotyka. Potem może, nie wiem, lizać też chwytać może? Nas delikatnie, lizać tak, może jak lizać. Najbardziej. Właśnie to jest też ważny sygnał, bo wiele osób myli ten sygnał i to właśnie to też opowiadam właśnie w kontekście dotyku, że w momencie, gdy właśnie robicie taką obserwację w ogóle ciała swojego psa, no i w momencie, i dotykacie w jakimś momencie i pies zaczyna was lizać po ręce, no to nie jest raczej oznaka w tym momencie, że was kocha, tylko że faktycznie prosi was, żebyście przestali go dotykać. Dokładnie, albo klasycznie, nie? Zbliżanie twarzy do psa, pies cię liże po ustach, oddaje mi buziaczki! Tak. Kurde, nie, on cię prosi, odsuń twarz człowieku, nie? Tak.
Znowu no. interpretacja. Znowu tak. mamy tutaj błędną interpretację. Taką, wiesz, ludzkie, patrzenie przez ludzki pryzmat, nie? Tak, to jak my myślimy. Dokładnie. No, no i jest... potem, wiesz, potem jest jeszcze całkiem kulturalne warczenie, które w zasadzie jest najczęściej też... Właśnie. I to jest, wiesz co, chyba najczęściej ludzie właśnie mówią, że on mnie dominuje, bo on na mnie warczy. Tak. Oczywiście, to jest i to często, nie? najczęściej to jest właśnie karane, no bo wiesz, oblizywanie tak. tam, ludzie w ogóle tego nie widzą często, nie widzą, ale już warczenie, o nie, warczenie już jest agresja, dominacja, bla, 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 kurde. Tak, no i właśnie, i co się dzieje w momencie, kiedy my każemy warczenie, no bo zwykle, wiesz, wtedy jakby w tych programach dominacyjnych, no musisz to wygasić, nie, jasne. Żeby, jak to, on nie ma prawa na ciebie jasne. Warczeć. A nie, że przecież odejdziesz, wiesz, nie? To pies warczy, słuchaj. Pies warczy i co, ja mam teraz odejść? I co, do czego to go nauczy? Nie, no to będę warczeć więcej. Nie, że faktycznie to działa i wiesz, jakby tak. no będę robić tego więcej, bo mój człowiek wtedy odchodzi, jak warczę. No wiesz, jakby... Wiem, no to oczywiście wiem. To można też, pies może jakby, bo to też jest taka może być agresja wyuczona i wtedy faktycznie może to tak zadziałać, ale to, mówimy o, takiej, no. o takim właśnie faktycznie respektowaniu tych sygnałów, które pies wysyła w tym kontekście, nie? Dokładnie. No i wiesz, tak naprawdę po warczeniu też jest jeszcze całkiem kulturalne kłapnięcie w powietrzu i to nie jest, że pies tak. nie trafił, tak. bo on naprawdę tak. jak chce, to trafi. Słuchaj, ja często słyszę tak, Jezu, dobrze, mam taki dobry refleks, bo by mnie złapał, bo by mnie ugryzł. A ja mówię, no to nie jest tak do końca. No nie masz takiego refleksu. Ale tak, ale ludzie są tacy, wiesz, uradowani, że dobrze, tak. że udało im się, wiesz, cofnąć rękę, nie? Dokładnie tak. I wiesz, jakby to jest też jeszcze całkiem... To, że ten pies właśnie kłapie przy ręce w powietrzu, tak. albo nawet chwyta za rękę, czyli mamy tak zwane inhibited bite, hamowane ugryzienie, tak. to jeszcze jest próba powstrzymania się przed totalnym, tym realnym atakiem. Więc on, zobacz, on do samego końca taki pies mówi, prosi cię tak naprawdę, kurde, odwal się, nie? No, ale zobacz, jaka to jest cierpliwość, po prostu ja... To jest, psy są niesamowite. Niektóre ją tracą. Oczywiście, oczywiście. No, to też zależy, to wiesz, tak, to nie jest tak, że o, ja tutaj mamy taką drabinę, tak, to właśnie możecie łatwo też w internecie ją znaleźć i że będziecie teraz taką drabinę sobie powiesicie i będziecie właśnie patrzeć, o, okej, okay, dobra, czyli mój pies pokazał to, czyli następnym sygnałem będzie to, czyli jeszcze mam czas, jeszcze mogę go trochę powkurzać, nie? Właśnie, żeby to nie było tak, słuchajcie, bo każdy pies też inne sygnały wybiera, niektóre psy mają dużo niższy też no, poziom tej cierpliwości, albo no mówię, no też mają różne doświadczenia, które sprawiają, że albo ogólnie te takie stresory w swoim codziennym życiu, które też sprawiają, że będą dużo łatwiej, jakby dużo szybciej przejdą do takich, no, takich no, poważniejszych tak. zachowań. A co jeszcze, wiesz co ważne jest, na przykład to ja się przekonałam naocznie, dosłownie naocznie, okay. jak taki półtoraroczny Kaukas mi wylądował zębami na oku właśnie, bo właśnie to jest w ogóle super historia, potem zaczęłam się jakby, bo o tych psach niewiele wiedziałam, tak jak jakieś ogólniki, nie? Tak. Generalnie psy, wiesz, jak do nich kucniesz czy coś, no to wiesz, sprawdzą cię, obwąchają i okej, okay, jest raczej lepiej, nie? Raczej. Tak, tak. Teraz już wiem, żeby do Kaukazu nie kucać, bo poczytałam sobie i okazuje się, że te psy jakby też w toku ich, no, w toku ich ewolucji, może to złe słowo, ale jakby rozwijania ich preferencji jakby też zgodnych z pracą czy wykonywaną pierwotnie, czyli że one jakby... No. Generalnie jak pojawiał się intruz, to one nie miały go ostrzegać jakoś długo i specjalnie. Mm. Okej, okay, szczekały, a po szczekaniu jest generalnie atak, tak? Czyli... Okej. Okay. I wiesz, on była taka sytuacja, że wiesz, facet go miał na łańcuchu w ogóle, wziął go na jakiś tam łańcuch czy smycz czy coś, wiesz, pies się rwał, szczekał, ale tak. wiesz, taki młody pies, nie? Więc ja też tak trochę niefrasobliwie stwierdziłam, że Jezu, przywitamy się, będzie super. Pokażę mu, że nie stanowię zagrożenia, nie? Nie, no super, w ogóle to zrobiłam było mega nieodpowiedzialne. Ty był słuchaj, taki palec Boży, ej, ala, może uważaj bardziej następnym razem. No. I wiesz, ja sobie kucnęłam, nie? I mówię, no dobra, to proszę mu pozwolić podejść. I rzeczywiście, wiesz, on sobie podszedł, niuch, 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 niuch. Dostałam strzała, rozumiesz, uderzył zębami, tak? Nie chciał mnie ugryźć, bo bym już nie miała twarzy, natomiast... Właśnie tak sobie próbowałam to wyobrazić, nie, tę sytuację. Nie, on po prostu mnie uderzył, rzeczywiście potem został odciągnięty, oczywiście ja stwierdziłam, że dobra, no okej, to już może nie będziemy tak robić do tego pieska. Tak. Przeszliśmy się potem jakby równolegle, bo już trochę lepiej, natomiast jakby potem się dowiedziałam, potem to doczytałam, że właśnie te rasy stróżujące mogą mieć, zwłaszcza stróże stad właśnie, mogą mieć skrócony łańcuch w ogóle ostrzegania,
z racji tego, że nie było potrzeby. Zgadza nie? się, no tak, zgadza się, to ma, w sumie to jest logiczne, nie? Ale faktycznie ma to jakiś sens ciekawe, i rzeczywiście, no? wiesz, i jakby no, to, że on nie warczy, wtedy to nie znaczy, że cię nie zaatakuje. Nie? Zgadza się, więc właśnie tu jest, o widzisz, to jest, dobrze to przytoczyłaś, nie? Bo faktycznie no jest dużo takich no, wyjątków, albo no wiadomo, no to o czym my tu mówimy, to jest bardzo ogólne, nie? Tutaj to jest dużo takich indywidualnych przypadków, albo jakichś sytuacji, tak, ja sobie, wiesz, zdaję sprawę, że są Kaukazy, tak. które będą warczeć, oczywiście, natomiast jakby, no tak jak mówisz, staramy się uogólnić, żeby też jakby jak najwięcej przypadków nakreślić, żebyście mieli jak dokładnie. Największy, jak najszerszy pogląd. Dokładnie, co dokładnie. Wyczerpuje temat, absolutnie. Oczywiście, że nie, oczywiście, to jest bardzo, bardzo szeroki temat, ale też warto tutaj w tym przypadku, ja bym takie zachętę, na zachętę coś rzuciła, że w tym momencie, jeśli już wasz pies, tak jest zmiana trochę myślenia, nie? Czyli w momencie, gdy wasz pies już pokazuje, nie wiem, zęby, warczy w jakiejś sytuacji, to zamiast od razu reagować, wiesz, tak no automatycznie, emocjonalnie, tak pod wpływem tych ludzkich emocji i ukarać to zachowanie, to raczej w tym momencie po prostu się zatrzymajcie, zaobserwujcie, w jakiej sytuacji takie zachowanie się pojawiło i no, starajcie się znaleźć przyczynę, albo no właśnie dlaczego to się w ogóle tak, stało. Dlaczego ten pies to robi, nie? Tak. Co zmusiło tego psa do takiej eskalacji, nie? Do już takiej poważniejszej eskalacji, żeby wam zakomunikować, że macie coś przestać robić, albo ogólnie, że coś mu się nie podoba. Czyli ogólnie karanie takiego zachowania jest ogólnie w ogóle niewskazane i jest bardzo niebezpieczne. Bo w momencie, gdy to ukażecie, no to po prostu będziecie to karać, no to pies po prostu stwierdzi, że dobra, to nie będę tego stosować. Nie będę warczeć, nie będę warczeć. Nie jest karane, tak. No, warczenie jest karane, więc dlaczego mam warczeć? Więc no w tym momencie już ten łańcuch jeszcze bardziej skracamy. I pies następnym razem po prostu was ugryzie. Więc to jest, tak. to mówię, no, jeśli już... W ogóle jest bardzo fajny artykuł, mam go też na swojej stronie, mogę go potem wrzucić i jeszcze muszę wrzucić do poprzedniego filmu. Pamiętam, że mam jakiś link do wrzucenia. Tak. Ja, wiesz co, w poprzednim odcinku wrzuciłam w komentarzu ten link do tej Cytronelli, o której wspomniałaś. A, to ci wysłałam jednak. Także mi to wysłałaś. Tak, dobra, a sobie nie wstawiłam. Dobra, sobie nie wstawiłam, a ja wstawiłam od razu. Kurde, no ale to jakby wracając, właśnie też jest bardzo fajny artykuł. Teraz Jezu, nie pamiętam, kto to napisał, ale generalnie nazywa się warczenie jako prezent. Okay. I czy to nie było Patricia McConnell przypadkiem? W każdym razie rzeczywiście ona tam mówi na przykładzie dziecka i psa, który warczy na dziecko, nie? Tak, tak. Jeśli będziesz go karać za to, że warczy na dziecko, ale to nie sprawi, że polubi dzieci. Nie, jakby w dalszej perspektywie to, że taki pies od razu na przykład zaatakuje to dziecko, no bo wie, że warczenie było karne. Więc jakby tutaj to warczenie jest takim naprawdę prezentem, naprawdę spójrzcie inaczej na warczenie. Tak. Bo ono się wydaje groźne, natomiast psy, które warczą, jakby z dużo mniejszym, mamy dużo mniejszą szansę na to, że zostaniemy zaatakowani przez psa, który warczy i ostrzega. Nie? Właśnie. Właśnie, ale super, to jest świetna analogia jako prezent, tak. I w ogóle ja bardzo lubię też właśnie działanie tej drabiny, w ogóle tłumaczyć na przykładzie kłócących się ludzi. Wiesz, na początku to jest tak, że ludzie ze sobą rozmawiają. Tak. Rozmawiają, wymieniają argumenty. Powiedzmy, że to jest kobieta i mężczyzna, myślę, że to jest taki wiesz, przykładowy tutaj mieszanka wybuchowa, nie? No i w momencie, gdy facet nie słucha kobiety, przeważnie to tak działa, prawda? W tym kierunku. Ale wiesz co, powiem ci, że często też kobieta nie słucha faceta, bo jest tak skupiona na tym, żeby powiedzieć, co ona chce mu powiedzieć i że on jej nie słucha. Wiem, ale jest nie tak słucha. Feministycznie, wiesz, i tak feministycznie jest tutaj. Dobrze. Zostawiam cię z tym, no. No i już powiedzmy, będzie łatwiej, nie, żeby to sobie wyobrazić. Pewnie większość i tak kobiet nas ogląda, tak prawda, nie wiem. Z tego, co obserwuję, raczej więcej kobiet. Tak, już. Statystyki Facebooka mówią, wiesz, kobiety w wieku 35 do 50 lat. Dokładnie, 45-letnia kobieta wymienia argumenty z 50-letnim mężczyzną. No i on jej nie słucha, no i na początku, no i stara się tak być dosyć miła, bla, bla, bla. No ale wiadomo, no jeśli ten mężczyzna no, nie słucha, nie jakby...
nie rozumie tego, co ona ma mu do przekazania, no to wiadomo, że ona musi powiedzieć to głośniej, później zaczyna krzyczeć, histeryzować i na końcu właśnie, no po tym krzyku, wiadomo, tam pewnie jeszcze wiele rzeczy się dzieje po drodze. No, tak, rzuca nóżami, patelnią wali. Dokładnie, bo to wiesz, zależy od kobiet i ich temperamentu, tak? No trzaska drzwiami, no po prostu no chce zrobić coś, żeby jeszcze mocniej dać mu do zrozumienia, że nie wiem, no nie rozumiesz mnie, jakby no. Tak, żeby jakby to tak, no mówię, bardziej dobitnie zakomunikować, tak. Nie? Że nie rozumiesz, tak. co robię, albo tak, albo wiesz, jak ktoś cię puka, nie? O, to ja na przykład nie wiem, jak nie ktoś puka i mi chce coś powiedzieć, nie? To jest strasznie irytujące. I wiesz, na początku może to robić. Albo wiesz, na przykład może to na początku robić lekko, nie? I to jest okej, ale w momencie, gdy wiesz, no to będzie robić to dłużej, no to też tobie eskaluje taka irytacja, nie? Tak, I ogólnie, no chcesz mu też na początku mówić, przepraszam, przestań to robić. Później, jeśli ta osoba ma to gdzieś, robi to mocniej, no to wiesz, będzie w tobie jakby... Rośnie. W temu. No jakby nie zrozumiałeś, gdy mówiłam ci to grzecznie i spokojnie, no to będę musiała ci to powiedzieć dosyć dobitniej, nie? Tak, ale na końcu walnąć w zęby, nie? Bo jeśli już nie będę miała wyboru i będę już faktycznie w takiej sytuacji, gdzie stwierdzę, no muszę już się naprawdę bronić, nie? Ten człowiek po prostu go nie rozumie, ja już czuję się naprawdę zagrożona. Jeśli on nie rozumie już tych takich sygnałów, które naprawdę powinien zrozumieć jako taki zdrowomyślący człowiek, tak? No to ja już jestem, to już okej, może jest z nim coś nie tak i naprawdę już w tym momencie się boję. Nie? No właśnie, wiesz co, co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, to a propos jakby tutaj tej dominacji i agresji, bo to się generalnie tutaj przeplata ten temat, jak widzimy, to bardzo często jest tak, że wiesz, takie zachowania, które warczenie to już uznajesz za agresywne, nie? Tam nie wiem, gryzienie czy coś, ale jak na przykład, załóżmy, biorąc na przykład psa, no bo na ludzi to wiadomo, może trochę inaczej odnieść, ale nie wiem, pies, który załóżmy chodzi za innym psem, tak? Albo chodzi cały czas, wiesz, pilnuje, mimo tego, że ten pies na przykład drugi wykazuje sygnały stresu i tak dalej, to nie jest pies, który chce go zdominować, tylko to jest pies, który po prostu ma w dupie sygnały innego psa i jest agresywny. Zgadza się. To jest taka pasywna agresja po prostu, nie? Tak, w tym momencie. Więc jakby to, że na przykład, nie wiem, my będziemy cały czas chodzić i głaskać naszego psa wtedy, kiedy on je, właśnie po to, żeby mu pokazać, że my dominujemy, że będziemy, nie wiem, mu przeszkadzać na posłaniu, tylko dlatego, żeby mu pokazać, że my możemy, naprawdę to my jesteśmy agresywni wtedy. My jesteśmy agresywni, właśnie. Nie? Właśnie, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, jakby, to my jesteśmy agresywni. Nie ma się co dziwić, że ten pies nas zaczyna, nie wiem, warczyć na nas czy nas gryźć, no bo kurde, w końcu ma dosyć, no ileż można. Tak jak wiesz, nie wiem, to często jak jeszcze tak na koniec rzucę, bo się rozkręciłyśmy, ale wiesz, klasyczny przykład właśnie, pies pilnuje kości, tak? No to pokaż mu, pozabieraj mu kilka razy, pooddawaj, żeby on zobaczył, że ty mu zabierasz, ale nic mu się nie dzieje i że mu nie zabierasz na zawsze. Kurde, jak ja idę do restauracji i kelner by mi, rozumiesz, zaczął tą zupę podstawiać i zabierać, to jak byłabym godna jeszcze, o Boże. No masakra, albo wiesz, nie wiem, mam jakiś wymarzony deser, kurde, nastawiałam się, wiesz, na ten deser tydzień, o nim myślałam, dostałam tą cholerną wegańską pana kotę, tak, na mleku kokosowym, jaka pyszna, a ten mi, rozumiesz, zabiera i daje, zabiera, i no przecież, kurde, widelec w oko, nie? Daj spokój. Tak, no po pierwsze, w ogóle zobacz, przez takie zachowanie, do których ludzie są zachęcani przez niektórych trenerów, to w ogóle pies traci poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawową potrzebą psa. Dokładnie. I naszą, to jest nasza w ogóle wspólna taka potrzeba podstawowa, żebyśmy czuli się bezpiecznie, no inaczej, no to co, nie ma szans, żebyśmy byli zrelaksowani. Musisz komuś ufać, nie? Czyli wiesz, znowu wracamy do tematu stresu, oczywiście, to się wszystko wiąże, że w momencie, kiedy ty próbujesz dominować swojego psa, czyli albo za nim łazisz, albo mu zabierasz jedzenie, albo go dotykasz, jak on śpi, albo mu, nie wiem, siadasz na posłanie, kurde, co on ma ze sobą zrobić, no to po pierwsze właśnie jesteś agresywna wobec niego, czy agresywny, a po drugie burzysz zaufanie, no bo nie... No trudno jest stworzyć więź opartą na zaufaniu z osobą, która robi ci niemiłe rzeczy. Właśnie. I nie respektuje twoich próśb, nie? Zdecydowanie, tak. A tutaj jeszcze a propos tego warczenia w ogóle, no właśnie, no co tak naprawdę może oznacza? O właśnie, to warto, żebyśmy też o tym wspomniały, tak, które powiedziały.
co tak naprawdę mogą oznaczać, co może oznaczać to, co my, co ktoś może postrzegać jako dominację. Mhm. To jest ważny temat jeszcze, no bo faktycznie, jeśli to nie jest dominacja, to już tutaj właśnie dużo na ten temat powiedziałyśmy, to co innego może za tym być? Oczywiście znów to nie znaczy, że na pewno taka jest przyczyna, tutaj będziemy mówić też również bardzo ogólnikowo, nie? Dobra, to ja jakie masz ostrzeżenie? Ja zacznę od takich, wiesz, to rzeczy nieoczywistych, co już na szczęście coraz więcej specjalistów od zachowań na to zwraca uwagę i ty też jakby tu przodujesz, zachowanie poparte bólem, dyskomfortem, tak? Czyli na przykład pies ma jakieś zwyrodnienia w stawach, napięcia, nie wiem, jakiś uraz miał, nabił sobie cholernego siniaka. Słuchajcie, to, że pies ma futro, to tylko sprawia, że my po prostu nie widzimy tych urazów często, ale to nie znaczy, że ich nie ma, nie? Pies jak się walnie, nie wiem, w siatkę, okej, no biega se dalej, ale to nie znaczy, że to miejsce nie jest obolałe. I nie wiem, już pomijam wszelkiego rodzaju niedobory, tak, żywieniowe i tak dalej, co też na przykład wpływa na silniejsze odczuwanie, no jak jest brak serotoniny, czy niedobór serotoniny, to skóra zaczyna odczuwać dotyk jako coś nieprzyjemnego. Zwiększa się wrażliwość na dotyk, prawda? Więc jakby tu przede wszystkim patrzymy, czy psa coś nie boli. To jest numer jeden po prostu. Tak. I tylko dodam właśnie tej kategorii, właśnie, bo to jest taka moja kategoria, my tutaj właśnie w T-Touch się głównie na niej skupiamy faktycznie, no to też właśnie te napięcia, o których często mówię, nie? Że napięcia mięśniowe, no, które też mogą właśnie do tego dyskomfortu prowadzić. No i w dalszej perspektywie również do bólu. Więc też zwracajcie uwagę, w którym momencie, w którym miejscu właśnie pies, jeśli pies już jest zmuszony do tego, żeby zmuszony, jakby on czuje taką potrzebę, że aż no zawarczy na was w momencie, gdy dotkniecie go w danym miejscu, no to znaczy, że to już może być coś dużo poważniejszego, co się dzieje w tym w danym miejscu, nie? No bo często pies faktycznie bardziej, jeśli czuje dyskomfort w jakimś miejscu i po prostu no, komunikuje to za pomocą takich delikatniejszych, można powiedzieć, tych sygnałów uspokajających, to może nie jest to jeszcze nic takiego poważniejszego, ale to też zależy od psa, na ile właśnie on Ma wysoki próg bólu naprawdę, nie? Dokładnie, o tym progu bólu, dokładnie, też właśnie chciałam tego wspomnieć, o tym wspomnieć. No i wtedy może to bardziej jakby akceptować, no wiadomo, no każdy pies jest inny. Tak, więc bardzo często na przykład zdarza się tak, o właśnie, miałam taki przykład z jednym dobermanem, który, no to był też doberman, więc to też wzbudzał respekt, ogromny doberman. Więc on miał coś takiego, że jakby właściciele na początku mówili, że no, tak opisali jego zachowanie, nie? Że ich pies to, no, wykazuje takie, wiecie, jakby jest agresywny w domu w stosunku do obcych ludzi. No i okej, no i to mamy taki opis sytuacji, no, ale w momencie, gdy właśnie poszłam w to głębiej, zapytałam właśnie o kontekst, zapytałam właśnie, czy jest jakiś konkretny, no konkretna sytuacja, w której w ogóle to zachodzi. Ogólnie oczywiście zawsze pytam o co, jak oni w ogóle widzą agresję, no bo to też każdy ma znowu inne... Tak, co to znaczy, że on jest agresywny, dokładnie, nie? Co robi konkretnie? Co to znaczy? To jeśli ktoś mi mówi, moje pies jest agresywny, nic mi nie mówi. To naprawdę trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze. Dokładnie. No i w procesie takiej analizy doszliśmy do tego, że ich pies faktycznie zaczynał chyba, wiesz co, on już aż kłapał zębami, to było chyba tak to się objawiało. Okay. W momencie, gdy ktoś, no najczęściej, bo jeszcze do właścicieli właśnie on był taki bardziej tolerancyjny, ale w momencie, gdy jakiś ich przyjaciel głaskał go po klatce piersiowej, głaskał go i dochodził do klatki piersiowej, to on wtedy kłapał zębami. Okej. Okay. Więc to było takie, wiesz, to było takie przerażające, bo to tak, wiesz, leży sobie spokojnie i nagle, wiesz, kłapnie zębami w tym momencie. I no, było widać, że on faktycznie ma te napięcia, bo w momencie, gdy się przyjrzeliśmy, że faktycznie no, nosi jakieś takie napięcia w klatce piersiowej, nie? Więc to była zwykła komunikacja. To naprawdę wyglądało jak, wiesz, rządza mordy. Tak, dokładnie. I to wyglądało groźnie, ale to nadal nie było, jakby celem tego psa nie było ugryzienie tej osoby, tylko po prostu zakomunikowanie, że faktycznie nie czuje się dobrze, gdy mnie tutaj dotykasz, nie? Więc no kurczę, dotyk naprawdę, albo warczenie na kanapie, to też jest bardzo często. Jeśli pies warczy na ciebie, gdy leży na kanapie, to bardzo często właśnie wynika to z tego, że jakby ty chcesz go zrzucić, z tej kanapy i dotykasz też w miejscu, no najczęściej są biodra, no właśnie kręg, no gdzieś biodra, albo tutaj za frak, nie? Ludzie biorą. No dokładnie, tak, i to są takie miejsca, które są faktycznie bardzo wrażliwe, które bardzo często, no bardzo wiele psów nosi jakieś napięcia w nich, także no nie ma nic dziwnego, że w momencie, gdy to tak zrobimy, to dosyć mówię... No właśnie, a kanapa, to jest fajny przykład, tak. Wiesz, bo tutaj jakby mówimy o zdrowiu jako jednej przyczynie, ale druga przyczyna jest też taka, że na przykład pies
może warczeć, załóżmy na nas, wtedy, kiedy no, rzeczywiście uznaje, że my z nim rywalizujemy o jakiś zasób. Czyli załóżmy, leży sobie na kanapie i wiesz, pozwalasz mu leżeć na kanapie, on zdążył uznać, że kanapa rzeczywiście może być jego posłaniem, więc na posłaniu ma prawo mieć święty spokój. Tak, tak, zdecydowanie. I teraz tak. Jeśli twój pies warczy na ciebie na kanapie, bo mu przeszkadza, nawet jak go nie dotykasz, nawet jak mu nic nie robisz, nie próbujesz go zrzucać, tak, tylko że tam siadasz, no mój Jess tak miał na przykład, no, jeśli chodzi o łóżko, on stwierdzał, że to jest jego łóżko i w ogóle pancia weź ty sobie tam gdzieś idź, więc jakby wtedy nie rywalizujemy z tym psem o zasób, tak, tylko zastanawiamy się właśnie, co możemy zrobić, żeby po pierwsze nie musieć z nim wchodzić w tą konfrontację, właśnie. No bo ej, też byśmy nie chcieli, żeby ktoś nam siadał na łóżku, nie wiem, ciocia, babcia, kurde, wszyscy, chodźcie, wszyscy po kolei siadamy, dokładnie. Jeszcze goście przyjdą, nie? No bo wiesz, dokładnie. Kanapa to jest też takie miejsce, gdzie wchodzą obcy ludzie i tam siadają, więc jak pies uważa, że to jest jego posłanie, a ma prawo tak uważać, bo tak mu pokazałeś człowieku, No to nie ma się co dziwić, że on będzie warczał, nie? Więc wtedy na przykład można psa, nie wiem, nauczyć innych zwyczajów. Zakazać wstępu na kanapę i na przykład nauczyć go, że jego posłanko jest super, hiper fajne. Dokładnie. Przyjemne. Tak, więc też patrzcie, jakie wy nieświadomie zasady ustalacie. Zgadza się. I z tą kanapą jeszcze, z tym kanapą, dokładnie, czyli pokazanie tej kanapa alternatywy. Kanapa, kurczę, jest dobrym modelem, no, dobrym przykładem. Bo też no, psy uwielbiają spać na podwyższeniu. To trzeba o tym pamiętać, że faktycznie spanie na podwyższeniu, no, zapewnienie w ogóle takiego miejsca, i to nie musi być właśnie kanapa, jeśli już nie chcecie, ale właśnie zapewnienie takiego miejsca, które będzie na podwyższeniu, gdzie pies może spać, no, to też jest zaspokojenie jego potrzeb, nie? Także, no, nie wiem, jakaś sterta, kocy czy czegoś powinna być dostępna dla psa i jakby nauczenie go, że okej, twoje spokojne miejsce wyciszenia zen jest nikt ci tam nie będzie siadał, nikt ci tam nie będzie wchodził i tak dalej, i to jest tam. Tak, tak. Zgadza no właśnie, się. Jeszcze z kanapą. trzeci przykład właśnie, kiedy pies może warczeć, no to przede wszystkim jak wkraczamy w tą jego strefę prywatności tak bezpardonowo, nie? Czyli właśnie tak jak mówisz, łapiesz go za obrożył, ściągasz go fizycznie, albo przestawiasz go w ogóle gdzieś, nie wiem, albo też z wycieraniem na przykład łap, czy po spacerze. Ludzie bardzo często nie widzą tych sygnałów, które pokazują, że temu psu się to nie podoba. Tak, że on nie lubi tego, jak te łapy się wyciera. Czy właśnie na przykład też często jak wycieramy, to wycieramy tak. Jest, to i wiesz, po prostu i nie ma się co dziwić, że pies po prostu tego nie chce i zaczyna warczeć, tak? Bo wkraczasz w jego strefę osobistą, robisz to w nieprzyjemny sposób, dlatego biorąc na warsztat przykład z kanapą, naucz psa na komendę schodzenia-wchodzenia, nie? Naucz go, że jak pokazujesz taki gest na przykład w stronę podłogi, to znaczy pies, zejdź, nie? Tak, tak. Więc albo, że zapraszasz tutaj... właśnie, nie? Właśnie, że zapraszasz na kanapę, jak najbardziej. No dosłownie, no to są takie właśnie, myślcie, jak można to delikatniej zrobić, nie? W ogóle, no wycieranie, no to w ogóle temat do tego głaskania. Wraca do tego właśnie pierwszego, że może być jakieś jeszcze bólowe podłoże i ten, nie? A jak, co jeszcze, kiedy byś jeszcze wymieniła sytuację z warczeniem? Z warczeniem? Czy właśnie z takim, wiesz, no bo pomyślałyśmy, nie, że żeby tutaj, no bo skoro nie dominuje, to co robi, nie? Tak, to wiesz co, to tutaj z kolei, czekaj, bo to będzie jedno zachowanie, które na pewno musimy podkreślić, co jest bardzo ważne, ale zacznę od tego, no takiego banalnego, że po prostu, no kurczę, człowieku, nie nauczyłeś tego psa niczego, jakby ten pies nie wie, jak inaczej ma się zachować w danej sytuacji, no nie wiem, skacze na ciebie wejść, no bo ludzie myślą nawet, że pies ich dominuje, jak skacze na nich, wiesz, to też jest często. No kurczę, brak treningu może po prostu. Albo na przykład prośba o przestrzeń, nie? To jest też często, wiesz, goście wchodzą do domu, pies ich wita w progu i tak naprawdę on im mówi, że się niekomfortowo z tym czuje, a oni na niego napierają, no bo wchodzą, więc on zaczyna skakać, żeby ich zatrzymać, nie? No właśnie. Więc tego, jak w ogóle skakanie to jest taki temat, to jakby na sam temat skakania to możemy zrobić osobny odcinek tak naprawdę, bo to jest już bardzo, bardzo dużo znaczeń może mieć. A no widzisz, to skakanie samego w sobie aż tyle tak nie analizowałam, nie? Jakby to mówię, to taki... To jest bardzo ciekawy temat. Teraz mnie zaintrygowałaś, powiem ci, bo mówię, tych tematów można to wszystko tak wiesz, na czynniki pierwsze zawsze rozczłonkować, to jest mega ciekawe. Ale chciałam wspomnieć jeszcze o tak zwanym gwałceniu nogi. O, super. Znaczy nie super, że gwałcić, ale... Marcin się odwrócił z niepokojonym wzrokiem.
że to jest też bardzo ciekawe, że, znaczy wiadomo, że często ludzie myślą, że to po prostu, o, pies ma chcicę, nie? Dlatego tak, gwałci tak, nogę. Tak, tak, że taki niebrzydny, no. Tak, albo no, że wiesz, no, że gwałci, że, o, to no, też się zdarza w momencie, gdy dwa psy się bawią zbyt długo, zaznaczam, i tak. Na przykład jeden zaczyna wskakiwać na drugiego, nie, i właśnie tam jedzie, nie, jedzie tak. Z koksem, powiem, że tak powiem. No, a często to jest... A często przyczyną tego jest właśnie no, naprawdę nadmiar stresu, który pies odczuwa, tak. Albo też no, po prostu nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji. No naprawdę, to taki przykład, który od razu mi się rzuca, to przykład takiego Jacka Russella, z którym pracowałam, mhm. Który ogólnie, no to był pies, który wiesz, no jakby, o Jezu, on był cały nabuzowany już od chyba z 8 lat życia, więc po prostu to, co tam się w jego głowie i w jego ciele działo przez tyle lat, no to już wiesz, to już nawet ciężko stwierdzić, z czego to się bierze, ale w każdym razie... Chyba pierwotna przyczyna. Dokładnie, jaka była tak naprawdę pierwotna przyczyna, tak? No, po 8 latach to sobie to analizuj. Ale w każdym razie przyszłam do mieszkania, no i wiadomo, jakby, no on, jakby taka jego, taki, no, nawykowy sposób zachowania w momencie, gdy jest obca osoba, no to wiesz, szczekanie, obszczekiwanie go przez 20 minut. Dobra. No wiadomo, tam ludzie na pewno jeszcze chcieli z nim, wiesz, próbować delikatnie z nim rozmawiać, no wiadomo, jak to ludzie próbują, żeby uspokoić najlepiej głosem i w ogóle go głaszcząc, więc wiadomo, że to nie pomagało. No i ja tam zrobiłam to w inny sposób, też jakby no dałam mu coś innego, żeby się na tym skupił zamiast na mnie, zanim w ogóle weszłam do domu, więc w momencie, gdy... Więc generalnie to całe, jakby wiesz, to doświadczenie tego, że ktoś nowy był w domu, było zupełnie inne już, jakby już, ja już dałam to doświadczenie. Wiesz, też zrobiłam to w ten sposób, że on bardziej się skupiał, wiesz, na używaniu swojego nosa, wiadomo, to też polegało na tym, żeby właśnie bardziej go wyciszyć, też miałam różne gadżety fajne do tego użyte. No i skończyło się na tym, że on, no i ja tam po prostu sobie siedziałam i wiadomo, w ogóle nie, z nim w żaden sposób nie wchodziłam w żadną interakcję. I on po tym, w ogóle faktycznie skupił się na tym takim placu zabaw, który tam rozłożyłam bardziej niż na mnie. I nie wiem, zajęło mu może to, wiesz co, no może z 10-15 minut tak naprawdę. I on faktycznie do mnie podchodził, ale wiesz, tak mnie obwąchał i odchodził. No sprawdzał sobie. No. Sprawdzał sobie, dokładnie, sprawdzał sobie, a okej, okay, jesteś tu, okej, okay, i wracam do swojego. Czyli jakby my daliśmy mu z właścicielką czas i przestrzeń na to, żeby faktycznie podjął decyzję, tak, że... Może dałaś mu inną strategię, nie, do czego mógł strategię. Się odnieść zamiast wydzierania gęby po prostu na ciebie. Zdecydowanie dałam mu właśnie tą alternatywę, nie, pokazałam mu, że kurczę, możesz się inaczej zachować w tej sytuacji. Tak. Ale wiesz, to było bardzo ciekawe, że on faktycznie on nie szczekał, nie? On faktycznie nie wszedł w ten tryb szczekania na obcego. Wiadomo, co innego, jakbym wstała, ale też... No też a właśnie, tak, to tak. I zaczęła chodzić, nie? No ale właśnie jakby byłam, starałam się być nieruchomo, spokojnie tam te ruchy wykonywać. I on w pewnym momencie, tam my sobie już z tą właścicielką właśnie siedziałyśmy też na ziemi, rozmawiałyśmy spokojnie, on tam sobie był zajęty i on w pewnym momencie już po tych 15 minutach poczuł się, no już tak bezpiecznie, podszedł do mnie, zaczął mnie obwąchiwać i w pewnym momencie zaczął jakby, no wiesz, gwałcić moją rękę. Na moją rękę. I wiesz, w tym momencie co właścicielka, no bo to wiesz, to też jest takie, o, no nie mogę pozwolić mojemu... O Jezu, jaki zboczu, nie? Dokładnie, zboczu. I wiesz, ona chciała go za to ukarać, jakby przestań, bla, 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 bla. A ja mówię, okej, okay, jakby ja nie chcę wzmacniać tego zachowania, tak, no bo oczywiście to też nie o to chodzi, ale ja nie będę go za to karać, bo ja ewidentnie widzę, że ten pies po prostu dla niego, ta sytuacja jest tak kosmiczna, on po prostu nie wie, jak się zachować. On jest naprawdę tak, wiesz, z, no, jakby, no wiesz. Rozemocjonowany taki. Rozemocjonowany, no bo on no, dosłownie nie wie, co się dzieje, dlaczego ja właśnie nie próbuję z nim rozmawiać, jakby on normalnie szczeka, ono teraz nie szczeka, więc dla niego też jest, wiesz, tak, jest w ogóle, ej, co ja robię? Co ja robię, nie? I on po prostu, wiesz, to Więc takie zachowanie ewidentnie było dla mnie sygnałem, że po prostu on jest zagubiony, nie? Jakby ja nie będę tego zagubienia albo tego poczucia dyskomfortu, stresu, bo to często właśnie jest też stres, karać. Ja mogę to dalej przekierowywać, mogę właśnie no, jakby starać się znaleźć właśnie przyczynę tego zachowania i jakoś to jakoś automatycznie do tego podejść, ale nie będę tego karać, nie? Więc to jest, albo nie wiem, no, nie będę uważać, że pies mnie próbuje zdominować w ten sposób, no nie, no, jakby. Absolutnie, dokładnie. Właśnie, bo widzisz, jak to teraz analizujemy tę sytuację, no to widzimy, co było przyczyną, tak? Właśnie, że tu faktycznie widziałam przyczynę i dlatego jej to też wytłumaczyłam wtedy i też inaczej na to spojrzała, no ale też psy, które no zbyt długo się bawią, no bo no nie oszukujmy się, no gdy idziemy do psiego parku albo gdzieś i... Tak, to tam w ogóle wiesz, osobnym tematem jest to, czy one się tam w ogóle bawią. No dokładnie. Od tego trzeba zacząć.
w ogóle czego one się tam uczą, tak? No bo przez zabawę pies się bardzo dużo uczy i niestety, no i też dużo tego stresu się znowu produkuje, no tak naprawdę po kilku już minutach, znaczy produkuje właśnie. Się on od razu, ale później może jeszcze bardziej, po kilku minutach przechodzi już ten taki stres właśnie chroniczny, który też właśnie omawialiśmy na kursie. I no i w tym przypadku możemy już takie zachowania widzieć, nie? No i wiadomo już, o stresu mi mówiłyśmy i tak kurczę, pokrótce, ale o coś tam umówiłyśmy, więc no mówię, właśnie, to jest... No ale widzisz, jakby, czyli tak, podsumowując już sobie podsumowując tutaj... Podsumowując sobie, bo godzinę mamy, kurta wodna, czyli... no. Psia łapa, psia kość. Był taki film, gdzie mówili inaczej, ale nie powiem jak... A to mi potem powiesz. Dobra, to powiem. List do M. To jest taki film, taka śmieszna polska komedia i mówił facet, psia dupa. Dobra, to pewnie kojarzę, ale nie wiem, z którego filmu. No, ale to generalnie ale ten. Psia dupa to jeszcze nie psia dupa, tak, psia dupa jest spoko. Więc jakby podsumowując, czyli tak, generalnie teoria dominacji została obalona przez Suzannę Rybaczyk i Alicję tutaj Milewską, proszę bardzo. Tak, tutaj. My obalamy ją ponownie. Po raz kolejny mówimy, że to jest nieprawda. Wytłumaczyłyśmy, skąd się biorą te zachowania potencjalnie. W ogóle, jakie zachowania ludzie zwykle uznają najczęściej za takie świadczące o tym, że pies ich dominuje. I co one mogą znaczyć tak naprawdę. Tak. I co jeszcze? No i... Co jeszcze powiedziałyśmy? Tutaj hasło wrzucam, żeby starać się, no właśnie mówię, zachęcam do tego, żeby być tym psim detektywem i starać się znaleźć przyczynę danego zachowania, a nie od razu iść w ocenę, że to jest na pewno dominacja. Tak. Nie, słuchajcie, zadajcie sobie pytanie, okej, jeśli mój pies to robi i ja już wiem, że to nie jest dominacja, to co innego to... To jest, właśnie, żeby szukać... jeszcze co chciałam powiedzieć, właśnie, co jeszcze chciałam powiedzieć i to mi gdzieś umknęło, bo jak wspominałaś o tym, że jednak jest, wiesz, wcześniej dużo sygnałów, które my nie widzimy, a dopiero potem widzimy to warczenie, to ludzie na przykład możecie sobie nagrywać, znaczy nie sami jako z pozycji operatora, ale z boku, nie wiem, ustawić kamerkę, albo żeby ktoś was nagrał w takich problemowych sytuacjach, powiedzmy, i wtedy na filmie dużo więcej widać pierwsze sygnały, które pies wykazuje, a na żywo je możemy przegapić. No, nie? I na przykład po analizie takiego filmu widzisz, o kurde, to on już zaczął, nie wiem, odwracać głowy, jak ja w ogóle weszłam do pokoju. No, naprawdę. Nie? Zgadza się. No. Więc tutaj też zachęcam do takiej obserwacji, analizy właśnie na filmach, bo na filmie możesz sobie zwolnić tempo, możesz sobie właśnie obejrzeć kilka razy tą samą scenę i dużo, dużo więcej można zobaczyć. Zgadza się, no na filmikach, filmiki są bardzo... Tak. Mają moc, powiem wam, mają moc, także zachęcamy tutaj do filmików. Bo nie, naprawdę można bardzo dużo zobaczyć, ja całkowicie się z tym zgadzam, nie? Także kurczę, to jest tak, ja wiedziałam, że to będzie temat, widzisz, że będzie rekordowy czas, słuchaj, ciekawe ile osób... Słuchajcie, jeśli dotarliście do końca, to napiszcie w komentarzu, że daliśmy, nie, że daliśmy radę, bo była to na pewno czysta przyjemność, ale że wiecie, że daliście radę. Tak. I jestem też ciekawa właśnie waszych obserwacji z życia codziennego z waszym psem, czy mieliście spotkania właśnie z dominacją, z teorią dominacji, czy sami to próbowaliście stosować, czy jaki wasz pies jakby... Tak, jakie były skutki i też gdzieś tam, czy obserwujecie na przykład te zachowania, które opisałyśmy dzisiaj, które poprzedzają na przykład te zachowania bardziej agresywne. To zachęcam też do komentowania i... No i co? I do zobaczenia następnym razem. I udostępnień. O, tutaj mój psiak się już emocjonuje. Tak. Udostępnień. Udostępniajcie, ponieważ właśnie to jest kolejny temat, który musi iść w świat. On już trochę poszedł w świat, ale coraz więcej ludzi powinno wiedzieć, że psy nie dominują ludzi i ludzie nie dominują psów, bo można sobie naprawdę zrobić z psa wroga zamiast przyjaciela poprzez takie działanie. Dokładnie. I doprowadzić do agresji, do tego, że coraz więcej psów będzie po prostu totalnie bezsensownie usypianych, bo to się cały czas dzieje, no nie oszukujmy się. Po prostu pies jest usypiany, bo ojej, często to jest po prostu, no niestety wina człowieka, że do tego dochodzi, do tych wszystkich. Tak, no, dokładnie. Niezrozumień. Okej, no także fajnie, myślę, że... optymistycznym akcentem. Usypiania psów. Tak, dokładnie. Kończymy na dziś i zachęcamy do obejrzenia następnego odcinka już za tydzień. Dokładnie. To cześć, pa! Cześć!